Czuwaj, witam Was w tym ostatnim odcinku z lutego. Jest to nasz trzeci odcinek w ogóle w całym tym miesiącu, a piąty odcinek z samych odcinków z bazy. Tak więc, tak w sumie to by było wszystko. Zaczynamy oczywiście, lecimy sobie do odcinka i życzę Wam miłego oglądania. Lecimy z materiałem. Z tego, że byłem tutaj już jakiś czas temu, to był już tydzień temu, ten czas leci naprawdę, to jest niemożliwe. Już jest marzec, a jeszcze niedawno był styczeń, grudzień. Pamiętacie, kiedy była Wigilia? No właśnie. Tak jak możecie zobaczyć, ta glina troszeczkę się tak... Mamy jej w zasadzie jeszcze pod dostatkiem, tu jest. Ona jest chyba nawet zalana wodą, coś się trochę... No, teraz tak zrykłem. Ale jest plastyczna, jest git. Po prostu wylejemy z niej tą wodę i w sumie tyle. Tutaj z tą gliną to w sumie nawet nie ma za bardzo co mówić, mi się wydaje. Co chciałem głównie powiedzieć, że tydzień temu byłem tutaj, akurat kamerzysta nie był. Cały się za ten czas odcinek nie pojawił, przepraszamy, ale niestety kamerzysta nie mógł nagrywać. No czasami nawet ja nie mogę, tak się zdarza. Po prostu z tego, że tam był strumyk, wszystko było oczywiście zasypane śniegiem jeszcze, to postanowiliśmy, że zrobimy to troszeczkę inaczej i jak dawaliśmy patyki, pamiętacie, taki pionowo, to teraz postanowiliśmy, że będziemy dawać poziomo. Z tego, że już nie ma śniegu, jak możecie zobaczyć, jest wszędzie fajnie. A wiecie, jak ja się z tego cieszę? Nie no, jakby teraz spadł śnieg, to już nie chcę śniegu, ja nie chcę żadnej zimy, ja już nic, naprawdę. Nie chcę zimy po prostu. Tak więc postanowiliśmy, że zamiast właśnie tej oto trawy, o której już wspominałem w ostatnim odcinku, gdzie jeszcze było zimowo, a nagle bum, nie ma nic. Po prostu poznaliśmy, że będziemy tak sobie stawiać te tobelki. Z drugiej strony wygląda to całkiem lepiej. Znacznie. Co prawda, no tak trochę, no. Wygląda jak wygląda, nie? Ale wydaje mi się, że w sumie powinno być jak najbardziej w porządku. O kurde, ile będzie noszenia tej trawy, naprawdę. Zobaczcie, mamy do zrobienia. W zasadzie ta ściana, nie wiem, czy ona będzie, ona jest za stroma. Ja po prostu bym ją gęsto patykami obłożył. Ale patrz, no patrzcie, no kamerzysta tutaj takie coś dupnął i teraz nie ma za bardzo jak tego położyć nawet. No, coś się wymyśli, może po prostu damy gęsto patyki i będzie w miarę w porządku. Tak więc ja się w zasadzie zabiorę do pracy i powiem Wam, jak to mniej więcej się prezentuje ta oto trawa. Tak więc bierzemy sobie. Trzeba pamiętać, żeby ona też Wam za bardzo nie spadywała, ani nic. Prawda? Ona może się bardzo ześlizgiwać, więc musicie nadawać w takiej pozycji, jak przyjdzie deszcz, to może ją po prostu zmyć. Ale jak ją dobrze ułożycie, to nie powinno być żadnych problemów. Z tego, że wiecie, jak ją się zbiera, to od razu takie się robią podłużne. To się bardzo łatwo zbiera tak swoim drogą, więc nie powinno być żadnych problemów. Czasami to trzeba tak bardziej nawet, że zrywać, ale wydaje mi się, że nie powinno być... Nie wiem, ile dzisiaj mówię, ten, że nie powinno być problemów, ale naprawdę problemów nie powinno być. Takie trochę jak na Caritas, takie zapewnienie trochę bezpieczeństwa, nie? Albo nie, w zasadzie nie będzie chyba aż tyle noszenia. Weźmy pod uwagę, że ta co było jeszcze na tamtym odcinku, w czwartej części, jak nikt nie oglądał, obejście. Nosiłem jedną taką garstkę, a tutaj noszę drugą i w zasadzie mam już gotową ścianę. Generalnie nie wiem, czy to się dobrze będzie sprawdzało, ale wydaje mi się, że oczywiście wiecie, jak przyjdzie już wiosna chociażby, właśnie bąki będą zbite, to może to jeszcze inne. To ściana wysoka. Ściana się prezentuje całkiem w porządku. Bardzo gęsto przykryta. W sensie jeszcze takie szczeliny. No nie, no jeszcze trzeba będzie trochę jeszcze pochodzić. Może damy zamiast tego, może nawet jakieś liście, jakby się dało, tylko wiecie, one są takie, że to jak weźmiesz kupę, to się wszystko sypie, a tutaj właśnie tak nie ma za bardzo. Tak więc no, wchodzę tu do środka, może wyjdę sobie wchodzić, tak żeby zachować wszelkie środki ostrożności. Tutaj się coś, myślę, że pańczymy. Widzicie, prezentuje się to, co z tym całym, tak? Wydaje mi się, że nie powinno być jakoś źle, ale zastanawiam się, dlaczego to tutaj jest tyle wolnego miejsca. Ja bym musiał te patyki trochę osunąć. Tak swoją drogą. Napiszcie w komentarze, albo nawet ja sprawdzę, czy tutaj była taka przerwa. To mi się za bardzo nie podoba.
musiałbym te wszystkie patyki po prostu, wszystkie belki musiałbym tak, no nie, ta w miarę jest w sumie dobrze, ale ta tak troszeczkę, tak jakaś, o, tak jest w sumie dobrze, no po prostu to wynika, że dałem je trochę za małe, ale w zasadzie to jest szałas na dwie osoby, nie na trzy. To jest takie miejsce na jakieś przedmioty, które sobie za chwilę oczywiście zrobimy, bo mam bardzo, sorry, trafiłem. Tak więc, cięcie, robimy sobie krótką przerwę. Za chwilę weźmiemy się za coś, a wy mi dajcie spokój. Tak jak wspominałem, zrobimy sobie dzisiaj młotek. Nie wspominałem, że młotek, przepraszam, po prostu mówiłem, że sobie coś zrobimy. I racja. Oczywiście użyjemy tego do naszej bazy. Głównie, tak jak mówiłem, będziemy robić właśnie taki młot. Pewnie jak oglądaliście na jakichś kanałach, jak się robi młotek bez żadnego związywania. Kamerzysta teraz też mówił, że ja myślałem, że to będziesz związywać, związać będziesz... kamień z patykiem, ale nie, zrobimy troszeczkę innym stylu. Żadnych przerw, po prostu weźmiemy się za samą robotę. Albo w zasadzie można to... No właśnie, nie za bardzo. Ale drzewo jest bardzo dobre i powiem wam cały czas, jak właśnie zrobić taki młotek. Oczywiście będziecie musieli te wszystkie patyki od siebie zabrać i co? I po prostu będę go teraz robić, bo raczej nie inaczej. Albo to może będzie i dobre. Nie no, ten uchwyt jest dużo lepszy, stabilniejszy. To mi bardzo przeszkadza. Albo nie boję się, że to mi się. No dobra, tak więc nie wiem. Albo bardzo dalej dobra. Jakbym za długo tnął kamerzysta, to zrób cięcie, bo nikomu się nie chce za bardzo czekać. Blokuje się. Właśnie to jest najgorsze. To się teraz zaczyna blokować i za niedługo nawet nie będę mógł wyjąć właśnie tego, tej piły, więc może nawet bym za długo to robił, to bym poszukał jeszcze innego drzewa. Kamerzysta się śmieje, nie wiadomo czemu. Boże, bo takie ruchy robię, no muszę, no bo to drzewo jest dojrzałe, widać, tylko przewalone, no, to jest jedyny wyjątek. Potężne jest i się długo tnie, wiem, nie jest to zbyt interesujące, więc kamerzysta może zrobić chwilową przerwę. Żeby się natrucił, Boże, cały czy, nie wiem, napiszcie czy jestem burak, może sam zobaczy, nieważne. No, to było ostatnie. Miał ochotę jakby tu w majtek spłodzić, ale no nie no, jest zimno. Też przesadzam, bo się rozbierałem z nami. Teraz co wyłącznie muszę sobie znaleźć jakieś miejsce, gdzie będzie gdzie będziecie trzymać. Ja w zasadzie mam na przykład miejsce tutaj. Teraz się zastanawiam, czy trochę nie za duży ten młotek. Ale może i będzie dobrze. Tak więc jedziemy. Na początku to. A bo dobra. Albo tutaj zacznę. Najgorsze jest to, że tutaj nawet czasami nie ma nawet za bardzo miejsca, gdzie zacząć i kamerzysta się potem śmieje. O!
Boże, lata mi to. No. No teraz jeszcze trochę za ciężki ten młotek. Ty też ci możesz skrócić to. Co? Skrócić? No. No chodzi o to, że to mi znów zajmie wieki wieków. Amen. Więc po prostu będę bić tak, że będę bić na... Natomiast tu nie jest jeszcze gotowy młotek, jeszcze jeden etap. Będziecie musieli obciąć trochę tych boków, a to po to, żeby nie rozłupywać tych kawałków drewna. Po prostu zobaczcie, jak ja to robię. I w sumie to. Tylko muszę sobie jakoś to tak ustawić, żeby... Załóżmy, że będę bić w tą stronę, bo w tą to tak średnio, nawet się za bardzo nie da. Więc po prostu będę bić tak, więc jedziemy. Czekajcie, bo to się trudno czeka. To nie robię jakoś perfekcyjnie, ale aż tyle tego tam nie musicie tnąć, to nie jest taka tragedia. Tak, takie coś mniej więcej będziecie musieli. Tak więc może nawet kamerzysta przerwać na chwilę, bo to mi trochę może zająć. Tak więc widzimy się za chwilę. Tak więc wydaje mi się, że młot powinien być jak najbardziej sprawny. Teraz walę pod kątem i to aż słychać, że tam czasem tak trzaśnie coś, bo to po prostu te łupinki. Młot taki widzicie. Odcinek edukacyjny. Tutaj macie taki uchwyt, możecie chyba wizgana. Nie no, tak na serio to po prostu co? No, fajnie się prezentuje. Jak możecie zobaczyć, tutaj jest to wszystko tak troszeczkę bardziej tak skulone, że tak powiem. Tak więc wydaje mi się, że nie powinno być problemów. Z tego, że ten młot jest w sumie dość ciężki, więc radziłbym go jakoś trzymać w takiej pozycji. Może bym go ewentualnie kiedyś trochę zmniejszył, ponieważ no trochę bez potrzeby go takiego wielkiego zrobiłem. Ale... Można, normalnie, nie będę psuł drzewa. Tutaj jest oczywiście wersja do jedzenia. Przepraszam, to nie w tym drzewie. To było tutaj. Gdy... Teraz dostać tym młotkiem. No nie wiem, czy dostaniesz. I jak widzicie, już troszeczkę na młotek wyrobiłem. Tak jak w Minecrafcie, jest pasek. Tutaj też powinien być, ale oczywiście to nie gra. Tutaj już troszeczkę są takie jakby dziury, że tak powiem. Dobra, tutaj mam taki patyk, zobaczymy jak go... Połamało, widzicie? Taka moc. Trochę jak marchewka wygląda, nie mylmy się. Ten środek drzewa. Tak więc oczywiście nasz młot wyląduje w naszym szałasie. W następnym odcinku może jeszcze coś zrobimy. Jak na ten moment za bardzo nie mamy czasu, więc po prostu sobie pójdziemy. Łoo, prawie ciebie. Lepiej nie chodź za mną. Tym razem nie. Po prostu idziemy sobie odłożyć. Ten oto artefakt będzie mieć swoje miejsce. Troszeczkę krzywy, ale wydaje mi się, że powinno być jak najbardziej dobre. Trochę jak suszarka wygląda. No bo słuch. Dobra. Tutaj jego... Prawie rozwaliłem. Ej, uważaj, synek. Tutaj będzie jego legowisko, a po bokach będziemy mogli grać my. Tak więc na ten moment wydaje mi się, że zrobiliśmy całkiem fajnie. Mamy młotek, troszeczkę osłoniliśmy pierwszej ściany. Wystarczy trochę, może nawet już na tą samą górę będziemy dawać liście, bo one po prostu, bo ta trafa będzie tak jakby taką podporą dla tych liści, tak więc wydaje mi się, nie powinno być żadnych problemów. Tak więc z mojej strony to by było wszystko, z naszej bardziej. Dziękuję Was za oglądanie, jeżeli odcinek Wam się spodobał. Pozdro i do zobaczenia na następnym odcinku.